Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy o Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Jest to kolejna lektura z serii lektur uzupełniających, tak? Czyli nie jest to lektura obowiązkowana, co nie znaczy, że nie warto jej oczywiście czytać czy znać, bo jak zobaczycie, mam nadzieję za chwilę przekonacie się, że Przedwiośnie Stefana Żeromskiego otwiera Wam bardzo duże pole do odwołań, tak? Do odwołań do różnych tematów, motywów literackich. Autorem Przedwiośnia spotkaliście się już w Młodej Polsce, ponieważ napisał on również książkę zatytułowaną Ludzie bezdomni. Tak, to była książka wydana w 1899 roku, czyli taka na styku, prawda, tych dwóch wieków. Natomiast teraz mamy Przedwiośnie, książkę opublikowaną w 1924 roku, a więc na rok przed śmiercią Stefana Żeromskiego. Książka Przedwiośnie, tak jak wspomniałam, została opublikowana w roku 1924. Był to rok bardzo ważny dla Żeromskiego, ponieważ Żeromski był wówczas kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla. Nagrody tej, jak wiecie, Żeromski nie otrzymał. Nagrodę Nobla w 1925 roku otrzymał Władysław Stanisław Reymont za powieść Chłopi. Niewątpliwie był to ogromny cios dla Żeromskiego. On był przekonany, że ta nagroda w zasadzie już jest w jego rękach. Zabiegali o to bardzo ważni ludzie, tak? Krytycy i przyjaciele Żeromskiego, sam Żeromski również. Natomiast tej nagrody nie otrzymał najprawdopodobniej dlatego, znaczy to może nie najprawdopodobniej, bo my już wiemy dlaczego, ponieważ moi drodzy, te informacje, protokoły, tak, z obrad Komisji Noblowskiej, one są utajnione na 70 lat. Także no już wiemy, tak, że najbardziej nie odpowiadało, tak, komisji to, że w takim utworze Wiatr od morza z 1909 roku Żeromski miał, tak mocno zaangażował się jak gdyby w tę historię, że jego utwór miał taki charakter antyniemiecki. Tak? Komisja Noblowska dopatrzyła się pewnego takiego schematu, tak? Pewnej takiej dyskryminacji właśnie skierowanej w stronę Niemców, przeciwko Niemcom. I to jak gdyby odebrało Żeromskiego szansę na Nagrodę Nobla. Moim skromnym zdaniem oczywiście Żeromski, no nie chcę powiedzieć, że na tę nagrodę nie zasługiwał, tak? Ale jest coś takiego w tych jego powieściach, że jak się je dzisiaj czyta, to trzeba mieć naprawdę dość duże samozaparcie, żeby przebrnąć, prawda, przez takie opisy, szczególnie w ludziach bezdomnych, tak? Takie właśnie impresjonistyczne, tak? Symboliczne, naturalistyczne, tak? To w zasadzie treść jest, ale oprócz tego pojawiają się takie refleksje zgodne jak gdyby z tendencją młodopolską, prawda? Która tak rozszerzała nam tę powieść. Zresztą mamy taki gatunek jak powieść młodopolska. W Przedwiośniu to się na szczęście zmienia, chociaż nadal te zdania są długie, takie narrator jest taki bardzo też zaangażowany, czasami stronniczy, tak, nie jest takim narratorem obiektywnym, bo jak gdyby czytając tę książkę my doskonale wiemy, których bohaterów narrator lubi, a których nie. Tak? No to mają do siebie takie powieści zaangażowane. Ponadto na podstawie tego, co Żeromski pozostawił, później krytycy ukuli taki termin żeromszczyzna. Żeromszczyzna to jest określenie takiego stylu pisarskiego, właśnie bardzo takiego rozbuchanego, pełnego metafor. Nie jest to proza poetycka, jak w wydaniu Schulza. Coś takiego na granicy właśnie tej prozy poetyckiej, ale to jest takie sztuczne, to jest takie manieryczne, tak? I to naprawdę, naprawdę może razić, ale to nie chcę Was do tej książki oczywiście zniechęcać, natomiast pewnie jak zaczynacie czytać, no to są pewne problemy, z którymi sobie trzeba jak gdyby zdawać sprawę, że te powieści są po prostu tak pisane. Do rzeczy. Przedwiośnie to jest książka, która powstała w zasadzie 6 lat po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, więc siłą rzeczy jest to powieść, którą można nazwać powieścią polityczną. Tak? Dlaczego polityczna, a nie na przykład powieść historyczna? Tym się to najbardziej różni, że powieść polityczna jest powieścią jak gdyby reagującą w swojej problematyce na tematy bieżące. Prawda? Czyli mamy dzisiaj rok 2019, za chwilę, nie wiem, w polityce będą wybory, niedawno były wybory do Europarlamentu. Gdyby ktoś z pisarzy
napisał książkę właśnie, której akcja działaby się w tym czasie, prawda? I dotyczyła jakichś kwestii właśnie politycznych. Nie byłoby takiego dużego dystansu czasowego, byłaby to powieść polityczna. I za taką przedwiośnię niewątpliwie uchodzi. Ponadto mówi się o przedwiośnie, że to jest powieść o dojrzewaniu. Kto dojrzewa? No ano główny bohater, prawda? Czyli Czaruś Baryka, młodzieniec, którego poznajemy, gdy ma on 14 lat i mieszka w Baku. Baku, tak? Czyli akcentujemy na ostatnią sylabę Baku. Dzisiaj jest to stolica Azerbejdżanu, natomiast wtedy, kiedy toczyła się akcja utworu, no mieliśmy tam carską Rosję. Co robi tam rodzina Baryków, ponieważ jest to rodzina polska? No otóż ojciec Cezarego, niejaki Seweryn, jest dość wysoko postawionym urzędnikiem, który pracuje w przemyśle naftowym. Razem z Cezarem i razem z Sewerynem dom bardzo bogaty zamieszkuje Jadwiga z Barańskich-Barykowa, która to no, wyszła za mąż za Seweryna raczej nie z jakiejś wielkiej miłości, ponieważ, czego dowiadujemy się wkrótce, kochała czy może liczyła na wzajemność od takiego innego pana, który nazywał się Szymon Gajowiec, ale o tym za chwilę. Żyje sobie przyjemnie rodzinka, ale wiemy, mamy rok 1914 i Seweryn Baryka dostaje powołanie do wojska, oczywiście do wojska rosyjskiego, prawda? Bo to, że jest Polakiem, no ale Polski nie ma na mapie, więc walczy po stronie Rosji. No i w zasadzie to jak gdyby burzy się lankę tej rodziny, ponieważ Cezary, kiedy ojciec znika z ich życia, no wchodzi w taki trudny okres, tak, 14-15 latek, mama nie ma nad nim zbytniej kontroli, mama go no, pobłaża mu, rozpieszcza go, no i Cezary sobie po prostu zaczyna folgować. W ten sposób, że no, dochodzi do jakichś takich sytuacji nieprzyjemnych w szkole, prawda, że to spoliczkował dyrektora swojej szkoły. Na to wszystko nakładają się oczywiście zmiany i dochodzi do momentu, kiedy mamy rok 1917. W Rosji wybucha rewolucja, która oczywiście też dociera do Baku. I dociera w takim momencie, kiedy w Baku istnieją bardzo silne takie napięcia między Ormianami i Turkami. Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa i no tutaj być może, no nie chcę się po prostu, słuchajcie, rozgadywać, ale myślę, że to też Wam pozwoli jak gdyby zrozumieć wartość, tak jakby docenić wartość tej książki. Dzisiaj jak myślimy o Armenii, tak, to myślimy o Ormianach. Zresztą do takich popularnych Ormian należy na przykład rodzina Kardashianów, tak, czyli moi drodzy, tak piękne Kardashianki, pochodzą właśnie, są właśnie z pochodzenia Ormiankami. Podobnie jak taki zespół, jak ktoś lubi klimaty takie mocno, mocno rockowe i ciężkie, no to System of the Down. I moi drodzy, jest do dzisiaj pewien problem, tak? Bo ponieważ w tym roku 1917 przychodzi rewolucja, a tak jak wspomniałam, na to się nakładają jak gdyby te takie wzajemne tarcia między Ormianami i Turkami. No i co? I dochodzi do pogromu Ormian. Ormianie byli chrześcijanami, Turkowie, tak, to muzułmanie, więc tutaj sporo takich niuansów. Natomiast dlaczego ja mówię o Kardashiankach? Ponieważ do dzisiaj, moi drodzy, rząd turecki nie uznaje tej rzezi Ormian, która się dokonała właśnie w tym 1917 roku, za zbrodnię ludobójstwa. Więcej jak gdyby w tej sprawie są w stanie zrobić właśnie Kardashianki, które w rocznicę pogromu jeżdżą do Armenii i właśnie System of the Down, więcej takiego nagłośnienia, więcej dobrego właśnie swoją obecnością niż ten rząd turecki. Ale to są tak naprawdę rzeczy takie już, wiecie, jak troszeczkę poboczne, natomiast no warto o tym też pamiętać. Cezary jako młody 17-latek przeżywa taką swoją fascynację rewolucją. No bo tak z perspektywy, słuchajcie, młodego człowieka, nagle tak, przestają funkcjonować szkoły, przestają funkcjonować no, sklepy, a już tym bardziej nie potrafi go do porządku przywołać jego matka, która zupełnie się w tej rzeczywistości nawet przedrewolucyjnej nie była w stanie odnaleźć, a co dopiero teraz, kiedy no, męża nie ma, prawda, kiedy syn tutaj dorasta, ma okresy jakiegoś buntu. Ona robi wszystko, stara się ze
wszystkich sił, żeby Czaruś miał chlebek, prawda? Więc na przykład udaje się pod groźbą śmierci nawet gdzieś na wioskę, prawda, po mąkę, żeby ten chleb mu wypiec i tak dalej, i tak dalej. Cezary tego oczywiście na początku nie dostrzega, natomiast kiedy matka, no, robi rzecz taką, która sprawi, że zostanie skazana na pracę fizyczną i wkrótce umrze, to dopiero będzie ten moment, kiedy Cezary otrzeźwieje, otworzy oczy, prawda, i zobaczy, jak był szczęśliwy, prawda, tego nie doceniał. Co matka mianowicie zrobiła? Otóż ukryła księżną z córkami w swoim domu, to wszystko zostało odkryte, no i ona za to poszła do takiej pracy w porcie, tak? No i w tym porcie, tak, Jadwiga Borekowa z Barańskich umiera. Cezary zostaje więc sam, nie ma informacji o ojcu, wkrótce okazuje się, że jednak ojciec żyje. Ojciec żyje, zdezerterował z armii rosyjskiej, no w zasadzie teraz ukrywając się, tak, pragnął dostać się do Baku, żeby znaleźć Cezarego i żeby go sprowadzić, żeby go zawieźć, żeby go wziąć do Polski. I w zasadzie to się połowicznie udaje. To znaczy udaje się w ten sposób, że panowie wyruszają do Polski. Cezary trochę jest przez ojca zmanipulowany, chociaż nie ma wątpliwości, że on uwierzył w historię o szklanych domach, ponieważ chciał. Po prostu chciał usłyszeć, że gdzieś jest świat, w którym ludziom żyje się po prostu dobrze. To jest taki młody idealista, który zderzył się bardzo ostro z rzeczywistością, prawda, która go, no, można powiedzieć, tutaj całkowicie przeobraziła. Więc kiedy ojciec opowiada mu, że w tej Polsce to są takie piękne domy ze szkła, które zresztą ich przodek Baryka w ogóle skonstruował, tak, z piasku, z kwarcu, wybudował piękne domy, które chłodzą latem, tak, grzeją w zimie, na które wszystkich stać, prawda? To jest też taki wątek, moi drodzy. Żeromski oczywiście dużo podróżował i kiedy był za granicą, to oczywiście miał do czynienia z wieżowcami takimi, widział po raz pierwszy, bo wtedy w Polsce takich wieżowców jeszcze nie było, takich właśnie ze stali, ze szkła, ale niewątpliwie taka rewolucja przemysłowa, tak, która za tym idzie, taka właśnie, która czyni ludzi godnymi, tak, wspaniałomyślnymi, która niweluje różnice społeczne, tak, bo one są jednakowo na nie stać, na te domy, prawda, i chłopów, i arystokrację, i w zasadzie można je łatwo wyczyścić, tak, posprzątać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to, moi drodzy, utopia, tak, utopia, czyli właśnie taka kraina wyobrażona, piękna, cudowna, która jednak nie istnieje. Natomiast, tak jak wspomniałam, Cezary dał się uwieść tej historii, trochę zmanipulować, wsiadł w pociąg, przejechali tak naprawdę setki, tysiące kilometrów. W każdym razie do Polski Cezary dociera już sam, ponieważ jego ojciec w czasie podróży umiera. I taka znacząca scena, w której po raz pierwszy pojawia się motyw tytułowego przedwiośnia. To jest scena, kiedy Cezary trafia do Polski. To jest takie miasteczko przygraniczne i wysiada, tak, widzi tych, którzy przybywają do ojczyzny, prawda, bo ojczyzna już istnieje, Polska już jest, Czaruś, tak mówi ojciec, tak, w końcu mamy po tylu latach wolność. I Cezary przybywa tam, patrzy, widzi takie miasteczko polsko-żydowskie, takie właśnie dzieci taplające się w błocie, ale to jest specyficzne błoto, bo to jest, moi drodzy, pora przedwiośnia właśnie. Przedwiośnia ma to do siebie, że raz, że to jest bardzo specyficzna pora roku, która nie istnieje, prawda, w innych krajach. Na przykład tutaj też Wam za chwilę powiem o pewną anegdotę. Natomiast o co chodzi? Te dzieci się taplają w tym błocie. Śnieg ma to do siebie, że przykrywa pewne rzeczy, prawda? Sami pewnie, jak pamiętacie jeszcze kiedykolwiek, że śnieg jeszcze pada w Polsce, to wiecie, że on jest taki czyściutki, białutki. Natomiast kiedy to zaczyna topnieć, to jak gdyby ujawnia wszystko to, co wcześniej było ładnie zakryte. I o to chodzi też w tej porze roku, prawda? Że ona jest jeszcze taką porą przejściową. Może być za chwilę piękna wiosna, może wszystko rozkwitnąć, naprawdę być cudownie, a może przyjść mróz, tak? Może to wszystko zamrozić, stop w ogóle błoto, prawda? I nie będzie możliwości nacieszenia się tą wiosną. Jeszcze nie teraz. W tym taplającym błocie bawią się chłopcy. Jeden jest Rosjaninem, drugi jest Żydem, trzeci jest Polakiem. I to też jest dla Cezarego taka charakterystyczna lekcja, charakterystyczne takie spotkanie, które on zaczyna rozumieć poprzez swoje doświadczenia. No bo będąc w Baku,
tak naprawdę ludzie różnych narodowości, różnych wyznań stanęli przeciwko sobie. Anegdota, moi drodzy, być może znacie pana, który się nazywa Conrado Moreno. On jest pół Hiszpanem, pół Polakiem i ma rodziców. Jego rodzice, Hiszpan i Polka, mają takie wydawnictwo i za zadanie sobie jakiś czas temu założyli, że będą tłumaczyć na język hiszpański polską literaturę. Polską literaturę, rosyjską literaturę, tak żeby Hiszpanie mogli poznać, tak? Nasze takie może bardziej byśmy powiedzieli niszowe książki, nie te takie bardzo, bardzo poczytne. I między innymi przetłumaczyli przedwiośnie na język hiszpański. No i teraz pojawił się problem, jak Hiszpanom wyjaśnić, co to jest przedwiośnie, prawda? I jako ciekawostka powiem Wam, że zatytułowali tę książkę Preprimavera Polaka. Primavera to jest po hiszpańsku wiosna. Dodali przedrostek preprimavera, czyli stworzyli wyraz, którego wcześniej w hiszpańskim nie było, tak? Preprimavera i dodali jeszcze przymiotnik Polaka, czyli Polska, tak? Czyli przedwiośnie polskie, jakbyśmy chcieli powiedzieć, tak? Z takim, no, anegdota, no bo właśnie, wyobraźcie sobie, tłumaczycie Hiszpanowi, co to jest przedwiośnie. No to właśnie taką to historię ma. Idąc dalej, Cezary w zasadzie nie wie, gdzie ma się podziać w tej Warszawie. Zna tylko nazwisko Szymona Gajowca, o którym już słyszał wcześniej od ojca. No i trafia. Moi drodzy, no cudem trafia, tak? Okazuje się, że Szymon Gajowiec, były kolega mamy, taki niedoszły jej absztyfikant, prawda? Czyli coś tam może do niej czuł, ale nie był w stanie tego wyartykułować. Jadwiga była bardzo rozgoryczona, że no musiała wyjeżdżać, tak? Z Polski, a tego nie chciała zrobić. Więc to Cezary idzie, przedstawia się, mówi, jestem synem i tak dalej, i tak dalej, i dostaje pracę. Dostaje pracę, zostaje jak gdyby sekretarzem, bo nasz Gajowiec jest obecnie, pracuje w Ministerstwie Skarbu, tak? Polska się odrodziła, mamy polski rząd, tak? Mamy ministerstwa, no i tutaj poznajemy pierwszego człowieka, który oprócz ojca, matki będzie w życiu Cezarego odgrywał bardzo ważną rolę, tak? Seweryn Baryka jest bowiem takim zwolennikiem reform, tak? Będą się w przedwiośnie, moi drodzy, ścierały ze sobą takie pomysły na Polskę, tak? Co z tą Polską? W którą stronę mamy podążać? Żeromski mówi wyraźnie, jesteśmy w momencie przedwiośnia, tak? Czyli właśnie ta pora roku jest taka znacząca, jest kluczowa. Jeszcze nie wiadomo, tak? Czy będzie piękna wiosna, czy być może znowu zaatakuje nas zima, tak? Czyli czy nasza droga do tej wiosny, tak? Do tego, żeby Polska się odrodziła jako wspaniały, dobry naród i kraj, czy będzie to droga właśnie usłana różami, czy raczej będziemy jak po grudzie takim śniegu maszerować. Jedną z takich koncepcji są właśnie szklane domy. Jak wspomniałam, jest to oczywiście utopia. Natomiast teraz spotykamy się z drugą koncepcją, tak? Gajowiec jest reformatorem. On uważa, że Polska wtedy będzie silna, kiedy przejdziemy reformy. No bo, moi drodzy, nie trzeba dużej wyobraźni, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę po zjednoczeniu naszego kraju, tak, po zaborach, mieliśmy w gruncie rzeczy trzy osobne państwa, tak, które miały osobną gospodarkę, rządy, języki, prawda? I teraz to wszystko trzeba scalić. Scalić tak, żeby no, ludzie nie odczuli zbyt mocno tych zmian, a to, że będą odczuwać, no to jest już jak gdyby świadome. No i teraz Gajowiec stoi po stronie reform. Mówi o reformie walutowej, mówi o reformie rolnej, tak? Mówi o reformie w ogóle wojskowości, żeby miał kto bronić tych naszych takich wątłych, jeszcze nieustabilizowanych granic. I Cezary w zasadzie się z nim zgadza. No ale wiecie, tak się zgadza na zasadzie, no dobra, wiem, że masz rację, ale co nie pasuje Cezaremu? Cezaremu nie pasuje przede wszystkim to, że reformy są powolne, a on jest człowiekiem młodym, tak? Jest człowiekiem, no nie chcę powiedzieć w gorącej wodzie kąpanym, ale on z perspektywy tego młodego pokolenia, on oczekuje prędkich zmian. On, ludzie, prawda? Ponadto on przeżył rewolucję. On wie, do czego może doprowadzić świat, w którym do głosu dojdą ludzie tacy przez wiele, wiele lat uciśnieni, odrzuceni, tak? Biedni, prawda? Zmuszeni do ciężkiej pracy, bo przecież na tym też rewolucja polega. Dlatego traktuję koncepcję Gajowca trochę z dystansem. Kolejną postacią, która namiesza trochę w życiu Cezarego, będzie Antoni Lulek. Antoni Lulek
To jest chłopak, którego Cezary pozna, kiedy zapisze się na studia, tak? Bo Cezary będzie studiował medycynę i tam pozna między innymi Lulka, tam pozna Buławnika i tam pozna swojego przyjaciela Hipolita Wielosławskiego. Antoni Lulek jest postacią bardzo ciekawą, jest chorowity, choruje na gruźnicę, jest taki wątły, w ogóle słaby, no jak wspomniałam, słabego zdrowia. Poza tym jego nazwisko Lulek jest bardzo znaczące, czyli tutaj mówię o tym, że jak gdyby narrator nas trochę do tej postaci już no tak nie powoduje, że nie jesteśmy jego zwolennikami, ponieważ Lulek to jest po prostu taka roślina trująca. Lulek jest komunistą. Lulek jest zaczytany w prasie, właśnie komunistycznej. Lulek patrzy na wschód, patrzy na rewolucję, jest zachwycony, jest zafascynowany tym, że właśnie ten wiatr od wschodu do nas przyjdzie. Podoba się Cezaremu w tej koncepcji to, że komuniści oczywiście zakładają, że wszystkie zło, całe zło świata naprawi rewolucja, czyli szybkie działanie, obalenie rządu, wprowadzenie jak gdyby innych zasad, tak, prowadzenie innych ludzi, właśnie takich, którzy byli ucieśnieni, tak, którzy teraz powiedzą, teraz nasza kolej. Natomiast Cezary, znowu odwołam się do tego jego wrażenia z Baku, przeżył rewolucję w własnej skórze, zobaczył, że tak naprawdę ci ludzie, którzy przez lata, przez setki niekiedy lat, przez pokolenia byli ucieśnieni, nie są odpowiednio wykształceni, tak? Nie mają tradycji. Będzie im bardzo trudno zarządzać krajem, tak? Oni nie mają właśnie tego spadku w postaci tradycji, w postaci wartości, które no, pozostają w rękach tych bogatszych, lepiej wykształconych. Więc mamy tu pewnego rodzaju konflikt idei, prawda? Z jednej strony Lulek, z drugiej strony Gajowiec, z trzeciej strony jeszcze, jeśli tak mogę powiedzieć, właśnie koncepcja szklanych domów, no i ten biedny Cezary między tymi rozstajem dróg po prostu nie wie, co zrobić. Ta historia zostaje w pewnym momencie trochę przerwana, ponieważ wybucha wojna polsko-bolszewicka, której Żeromski nie poświęca zbyt dużo uwagi. Natomiast interesujące jest to, że podczas wojny polsko-bolszewickiej Cezary przedziewa mundur, tak, walczy, czy jak gdyby widzi tę wojnę, jak gdyby od tej drugiej strony, bo wcześniej był jakby ofiarą, prawda, był tym cywilem, którego rewolucja dotknęła, teraz ma okazję zawalczyć. Ratuje podczas pewnej akcji życie Hipolitowi, no i kończy się to w taki wspaniałomyślny sposób, że Hipolit zaprasza swojego nowego przyjaciela do Nawłoć. Nawłoć to jest piękna wieś, znajdująca się niedaleko Częstochowy. Wiemy, że tam na nauki uczęszcza między innymi Wanda Okrzyńska, która to ma problem właśnie, żeby zdać z 5 do 6 klasy. Niemniej jednak to jest w ogóle taki idealny świat, oczywiście z perspektywy Cezarego i oczywiście na początku. Cezary tam trafia jako bohater, tak? Ktoś tu uratował życie, co Hipolitkowi. Po prostu wszyscy go tam doceniają, tak? Pochylają się nad nim, karmią go, dopieszczają, się mogli powiedzieć. Tam oczywiście jest służba, tak? Macie Juncio, który dba o to, żeby państwo miało tutaj kawkę, miało serek, prawda? Miało mleczko, miało masełko i tak dalej. Więc czuje się Cezary taki dopieszczony w tym momencie. Poza tym oczywiście jest mu tam dobrze, no bo po jego przejściach siłą rzeczy trafia do takich luksusów. Ponadto są tam piękne panny. Piękne panny w postaci Laury Kościenieckiej, młodej wdowy, która zamieszkuje niedalekie Leńce. Jest wspomniana przeze mnie córka zarządcy, czyli właśnie Wandzia Okrzyńska i jest piękna, młoda Ukrainka, czyli Karolina Szarłatowiczówna. I no i młody mężczyzna w otoczeniu takich pięknych kobiet siłą rzeczy zaczyna z nimi romansować, tak? Nie do końca świadomie to robi. No tak flirtuje, byśmy powiedzieli, z Karolinką, którą też nazywają miło Karusią i oczywiście są to pewne takie ukłony w stronę pana Tadeusza, tak? W stronę właśnie Zosieńki, która tutaj, jak pamiętacie, w bieliźnie się pierwszy raz pokazała, znaczy nieświadoma była tego, że ją właśnie Tadeusz widział, kiedy karmiła kury. Prawda? O Karolinie też mówią, że kury maca i w ogóle opiekuje się drobią, więc tutaj niuanse są bardzo, bardzo takie czytelne. No i oczywiście Wandzia Okrzyńska, w której tak naprawdę do której Cezary raczej nic nie czuł, ale to jest też postać, która nie mało tutaj namiesza w tych losach.
O czym chciałam powiedzieć? O tym kolejna anegdota, bo widzicie, z przedwiośnia jakoś się tak w moim życiu często pojawiało. Chciałam powiedzieć parę rzeczy o tym romansie Cezarego i Laurę. Otóż mam takie doświadczenie, moi drodzy, ze swoich lat szkolnych, bo nie wiem, czy wiecie, no, czy na pewno wiecie, bo dojdziecie do tego momentu. Cezary przeżywa pewien zlot miłosny z panną Laurą w karecie, natomiast później oczywiście zaczynają się spotykać i w pewnym momencie Cezary przychodzi do domu panny Laury, znaczy pani Laury, bo wspomnijmy, ona jest wdową, mąż nie żyje, mąż umarł 2 lata temu, no ale w zasadzie ona odziedziczyła tak cały majątek, jest też teściowa w tym domu. No ale moi drodzy, to są takie czasy, że ta kobieta w zasadzie nie ma wyboru i musi kolejny raz wyjść za mąż, bo nikomu do głowy by nie przyszło, że ona może sama zarządzać majątkiem. Więc ma też narzeczonego pana Barwickiego, o nim za chwilę. Cezary przychodzi do domu pani Laury, no i ma miejsce bardzo taka namiętne przywitanie. No i w pewnym momencie scena się urywa. Tak? Autor mówi, Cezary stoczył się z podwyższenia przy oknie w objęcia czystego szaleństwa. Jest, moi drodzy, przypis. Teraz powiem Wam historię z własnego doświadczenia, z własnego podwórka. Kiedy ja omawiałam w liceum tę książkę, no to oczywiście jak to w liceum, mieliśmy sporą klasę, było tam 34 nas. No i miałam też takich kolegów, którzy tak do książek to tak niekoniecznie. Ale w pewnym momencie, pamiętam to jak gdzieś, jeden z nich, wpada do klasy, akurat mieliśmy omawiać przedwiośnie, wpada do klasy, zaczyna po prostu, każe nam wszystkim wyciągać książki, a to było jeszcze gdzieś tam na przerwie, no i wertować te książki, wertować, po prostu patrzeć, czego szukał. Otóż okazało się, że doszedł do tej sceny, kiedy Laura i Cezary zamykają się w tym pokoju, tak, w leńcach, no i Bóg wie, co tam robią, natomiast tutaj znajduje się taki przypis. I ten przypis, moi drodzy, jest w każdej książce, tak? Czyli kolega był przekonany, że trafiło mu się jakieś wadliwe wydanie i że w zasadzie tylko u niego jest przypis, że ktoś go pozbawił po prostu wizji tego, co tam się właśnie za tymi zamkniętymi drzwiami mogło dziać, tak? Mieliśmy z niego straszny ubaw, bo okazało się, że to jest w ogóle zabieg Żeromskiego. Żeromski postanowił oszczędzić czytelnikom opowieści właśnie, takich namiętnych opowieści z tego, co tam się mogło dziać. Zresztą nie był on do końca oczywiście takim purytaninem, tylko bo napisał na przykład książkę Dzieje Grzechu, gdzie w ogóle większe bezeceństwa się rozgrywają. Natomiast jest to bardzo, bardzo zabawna rzecz. Jak jesteście ciekawi, akurat u mnie na stronie 199 jest ten przypis, ja go zacytuję. Pruderia autora i głęboki szacunek wobec pruderii czytelnika, czytelniczki, a nade wszystko czołobitność wobec super pruderii krytyka, czyli nie tylko oszczędza czytelnika, czytelniczka, ale także krytyka, nie pozwala na przytoczenie szczegółów i perypetii tego wieczoru, które się dokonały w zamkniętym na klucz pokoju pani Laury. Trudna rada, o szanowny czytelniku, czytelniczko. Nie żyjemy w epoce wielkiej szczerości mistrza odrodzenia i mistrza wszelkich wieków Ludwika Arciosta, który nie poskąpił sobie świat opisu szczęścia, Giera i Alcyny w siódmej pieśni Orlanda Szalonego. Podówczas twórca nie był zmuszony do wyrywania najniezbędniejszej części swego pomysłu i wrzucenia go do śmietnika. Dziś nie możemy śladem wielkich ojców twórczości czczonych powszechnie. I tutaj w tym poziomym i przyziemnym uprzytomnieniu przedwiośnia żywota najistotniejszy, najzdrowszy, najtęższy obraz przedwiośnia i zdrowia, tryskająca życiem treść, jego musimy zamknąć na klucz i pozostawić niezdrowej, zepsutej, pełnej cynizmu, domyślności czytelnika, czytelniczki. Dowcipny ten Żeromski, prawda? Nie wiadomo dokładnie, być może mu się po prostu się obawiał, tak jak wspomniał, tak? Krytyków, tak? Którzy będą mu zarzucać, prawda, że tutaj taką bezeceństwo takie właśnie folguje sobie emocją, ale widzicie, ubolewa nad tym, że nie żyje w oświeceniu. No w ogóle zaczyna się troszeczkę Cezaremu przykrzyć, że tak się wyrażę. Nudzi się po prostu, tak? Mimo wszystko jednak te damy, tak? Te takie ciągłe rauty, bale, spotkania, schadzki, tak? No ileż też można tego próbować i tak funkcjonować. Ponadto ma miejsce bardzo nieprzyjemna scena. Otóż pewnego razu, ponieważ pan Barwicki, tak, narzeczony Laury, miał z nią taką umowę, że kiedy odjeżdżał od niej, bo oczywiście nie mógł tam nocować, bo jeszcze nie byli po ślubie, kiedy odjeżdżał, to Laura miała stać w oknie i świecić lampą, tak, żeby
on odwróciwszy się widział, że ona cały czas o nim myśli itd., itd. No i oczywiście sobie Barwicki jechał, po czym Cezary przychodził, przychodził do Laury, no i się spotykali. I ma miejsce bardzo przykra rzecz. Otóż ta Karolinka, która, jak się później okazuje, była przez wszystkich prawie mieszkańców na Włoci typowana jako narzeczona dla Cezarego, tak? Oni mu chcieli dać swoją posiadłość, czyli Chłodek, i widzieliby go jako właśnie takiego męża Karoliny. Zresztą myślę, że to byłby dobry związek, tak? Ponieważ oboje to są sierotami, też wiem, jak to zabrzmiało, ale też oboje mają za sobą przejścia te rewolucyjne, rozumieją tak naprawdę świat. Myślę, że to byłby dobry związek, ale oczywiście Cezary nie zauważył tak rodzącego się uczucia. Mało tego, nie zauważył, że Wandzia jest zazdrosna. Tak, Wandzia nie pokojarzyła, że Cezary skłonił się w stronę pani Laury, tylko myślała, że łączy ją coś z Karoliną. I cóż się stało? Też Karolina zostaje otruta. Otruta, później dowiadujemy się, że przez Wandzię, która to trafia do zakładu, natomiast Cezary nie może sobie z tym wszystkim poradzić i taki zrozpaczony idzie do swojej ukochanej Laury, no i tam w nocy, tak, w bibliotece zastaje go Barwicki, który okazało się wrócił, tak, już miał odjeżdżać, ale się wrócił, no i zastał nad ranem właśnie u swojej ukochanej, narzeczonej pana. Co robi Laura w takiej sytuacji? Oczywiście Laura się wszystkiego wypiera, tak? Bardzo negatywnie reaguje na obecność Cezarego, zaczyna na niego krzyczeć, zarzucać mu, że on tutaj dybie, prawda, na jej taką, na jej honor, na jej cześć, stawiają w niezręcznej sytuacji itd., itd. Cezary, jako że całkowicie nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, bierze szpicrutę i tak naprawdę okłada tą szpicrutą i Barwickiego, i Laurę. Tak, Laura dostaje tutaj w twarz szpicrutą. No i tak w zasadzie kończy się ten romans, chociaż bohaterowie jeszcze się spotkają. Wówczas Cezary trafia do Chłodka, no i tam poznaje tak naprawdę, tam mają miejsce najważniejsze chyba 2 tygodnie w jego życiu. Czyli obserwuje tak naprawdę Cezary znowu tę drugą stronę, Chłodek, czyli mamy ludzi, którzy na to bogactwo tak naprawdę pracują. Cezaremu szczególnie na sercu, jak gdyby szczególnie wzrusza go, przejmuje, i jak gdyby powoduje pewną przemianę w nim, taka przestrzeń, w której no, zgromadzeni są wszyscy chorzy, starzy mieszkańcy Chłodka i którzy po prostu wegetują w takim pomieszczeniu bez nieogrzewanym, czekają na śmierć, tak? To też nie do końca jest, moi drodzy, tak, że właśnie w latach 20., kiedy akcja się toczy, tak było na wsiach, bo sporo już się zmieniło. A tutaj też krytycy potwierdzają, badacze, że Żeromski raczej myślił Chłodek na wzór tego, co pamiętał z własnego dzieciństwa, tak? A czyli sprzed dobrych 50 lat. Summa summarum, Cezary wraca do Warszawy, wraca na studia, ale niewątpliwie znowu, prawda, pojawia się ten konflikt między tymi wartościami, tak? Między tym, jaką drogą ma ta Polska podążać. I raz zostaje przywołany wątek przedwiośnia i to w rozmowie właśnie z Szymonem Gajowcem, który tak metaforycznie opowiada o Polsce i mówi, że to dopiero przedwiośnie nasze, tak? Nasze, czyli Polska jest w stanie przedwiośnia, dopiero wychodzimy w pole, tak? Czyli dopiero zaczynamy zasiewać, ale ziemia jest twarda, ciężka, grudy są, prawda? I od naszej determinacji, od tego, czy wiosna przyjdzie szybko, czy ta ziemia zelżeje, prawda? I będzie można tutaj pewne rzeczy przeprowadzić, ten zasiew przeprowadzić. Tam się też pojawia taki motyw autorytetu, o którym bardzo ciekawie Gajowiec mówi. On się powołuje na takich, byśmy powiedzieli, pozytywistów, Mariana Bohusza, tak? Abramowskiego i Krzemińskiego. Znowu Cezary mu zarzuca, że to jest takie powolne, prawda, że takie nieadekwatne do współczesnych czasów i tak dalej, i tak dalej. No i moi drodzy, następuje finał. Laura przyjeżdża do Warszawy, spotykają się, ma miejsce rozmowa, taka w zasadzie to ja nie wiem, nie do końca zostaje oczywiście wyartykułowane to, czego chce Laura, ale Laura z grubsza ma pomysł na to, żeby ten romans kontynuować. Ona w zasadzie przyjeżdża do Warszawy i mówi tak, między wierszami, bo scena jest oczywiście bardzo taka nastrojowa. Ona ma pretensje do Cezarego, że ją zostawił w takiej sytuacji, że przez niego musiała bardzo szybko wyjść za mąż, żeby właśnie ten honor i żeby tę cześć uratować, ale teraz już ma męża, więc w zasadzie mogliby kontynuować. Na co Cezary oburza się,
no, wyznaje jej miłość, tak? Zresztą w opisie tego, w opisie Laury, tym oczyma Cezarego widać, że to jest naprawdę kobieta jego życia, że ją kocha, ceni i w ogóle no, no jest dla niego wszystkim, jest piękna, tak, mądra, i, ale no, nie widzi, tak, miejsca w tym, dla siebie w tym trójkącie już w tym momencie. Dlatego rozstaje się z Laurą. I teraz, moi drodzy, finał utworu, który jest też bardzo ciekawy i w którym trzeci raz pojawia się wątek przedwiośni. Teraz od razu Wam powiem, że jak ja chodziłam do liceum, a to było jakiś czas temu, to nie tylko właśnie ten kolega, który szukał scen erotycznych w powieści Żeromskiego, ale także przede wszystkim, słuchajcie, wymowa zakończenia, tak? Jak ja chodziłam do szkoły, to nam tłumaczono, tak rozmyślaliśmy, że to jest w zasadzie scena finałowa, przedstawia, przypomnijmy, Cezarego, który idzie z robotnikami na Belweder, tak? Robotnicy wszczęli strajk. I Cezary ma na sobie katanę, ma na sobie kurtkę, tak, której walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. I tak z jednej strony idzie z nimi, ale idzie obok, w pewnym momencie wysuwa się naprzód. Tak jak gdyby prowadził ten korowód tych strajkujących. Kiedy ja chodziłam do szkoły, to myśmy tę scenę interpretowali właśnie jako taką scenę, ja tak przynajmniej to zapamiętałam, bo też może tutaj się moja pani polonistka odezwie i powiedziała i powie, nie, w zasadzie nic z tego nie zrozumiałaś wtedy. W każdym razie my to rozumieliśmy w ten sposób, że on nadal nie wie. Bo po pierwsze, nie był w stanie ponieść konsekwencji tego swojego flirtu, tak, z Karoliną. Bo tak naprawdę niewątpliwie to, że on rozkochał sobie te trzy dziewczyny, a w zasadzie te dwie, nie był tego świadom w ogóle, tak? Kiedy Karolina umiera, to też no bardzo cała rodzina traktowała ją jak córkę, tak? Ona była kuzynką Hipolita, ale w zasadzie no tak jakby stracili bardzo bliskiego członka rodziny. Także obarczają Cezarego winą. On nie chce tej odpowiedzialności przyjąć. On mówi, że rolą chłopców jest kochać piękne dziewczęta i tak dalej, i tak dalej. No mówi rzeczy dość takie... No z perspektywy, wiecie, człowieka, no nie wiem, gdyby miał lat 14-16, to mógłbym można było uwierzyć, tak, że się tak myśli. On jest niedojrzały w tym momencie jeszcze zupełnie, a ma już lat, no powiedzmy 22-23. Więc nie bierze odpowiedzialności. Ten romans, tak, to wszystko, co się dzieje, tego takie obrażanie się, tak, to niezdecydowanie. Także tak naprawdę to, ja to rozumiałam jako taką scenę, kiedy on dalej nie wie. Odczytuje się tę scenę jako taką scenę, kiedy Cezary wie. Cezary wie, co robić, z pełną świadomością idzie na ten belweder, mimo że do końca mu ta koncepcja przecież rewolucjonistów nie pasuje, ale idzie na belweder. Belweder jest obstawiony wojskiem, może zginąć. I zresztą ginie na przykład w wersji filmowej u Filipa Bajona. Pamiętajcie i nie zróbcie babola, tak, czy nie popełnijcie błędu, bo Bajon uśmiercił Cezarego, tak, dosyć metaforycznie, tak, po prostu w ostatniej scenie, jakby chcąc uciąć jak gdyby te wszystkie spekulacje dotyczące tego otwartego zakończenia. Żeromskiemu chodziło o to, żeby bohatera zostawić w takiej przestrzeni otwartej. On ma 23 lata, on jest po rozstaniu z Laurą, które to rozstanie, mimo że kocha ją nadal, podjął tę decyzję bardzo świadomie. Świadomie założył tę kurtkę, świadomie wyszedł na czoło jak gdyby rewolucjonistów, na czele tych, którzy strajkują. Więc to jest człowiek, który chce zawalczyć, tak? Który się nie poddaje, który jest takim właśnie ideowcem, ale już się nie wycofa, tak? Już nie ucieknie gdzieś, nie schowa się, nie wyjdzie po angielsku, nie cofnie się rakiem, tak? Z tych wszystkich swoich decyzji. Więc bardzo ciekawa historia, ciekawe też zakończenie, chociaż ja wiem, że raczej nie lubicie takich otwartych zakończeń, bo wolicie, żeby raz na zawsze, no ale... No słuchajcie, to by było takie oczywiste, tak? Umarł. Natomiast w tym przypadku nie wiemy, co się stanie, tak? Nie wiemy, czy przejdzie na stronę komunistów, czy będzie dalej współpracował z Gajowcem. To jest wszystko kwestia otwarta. No właśnie takie pytanie do Was, jak myślicie, tak? Gdybyście byli w podstawówce, to pewnie by Wam kazano napisać, tak? Dalsze losy Cezarego. Ale jestem ciekawa Waszej opinii, co z nim dalej się zadziało, tak? Pamiętajcie, że lata 30. oczywiście, to za 10 lat to już będzie taki ogromny dość kryzys, tak, w Polsce, jeszcze większy niż mamy w latach 30. Za chwilę wybuchnie II wojna światowa, tak? To z perspektywy właśnie takiego inteligenta, ideowca,
No, losy na pewno czekają go dość skomplikowane. To jest właśnie ostatnia scena, to jest też moment, kiedy mamy do czynienia z przedwiośniem, tak? Czyli to jest już kolejne przedwiośnie i scena zaczyna się tak. Był pierwszy dzień przedwiośnia, tak? Powiał wiatr południowy i w płynne błoto zamienił stosy śniegu uzgarniane wzdłuż chodników. We włosy i w usteczka, w nozdrza, policzki, uszy dzieci śpieszących do szkołek wiał u wiatr suchy, odmienny, tak? Czyli motyw przedwiośnia nam też kończy, jak gdyby pełni rolę takiej klamry, tak? Zamyka nam tę historię. Wspomniałam o autorytetach, bo teraz do jakich motywów, tak? Możecie wykorzystać przedwiośnie. Wspomniałam o autorytetach, o Polsce, o właśnie koncepcjach dotyczących Polski, o pewnej postawie, o romantyku, czy też tym neoromantyku, o ideowcu. Możecie mówić o dojrzewaniu, tak, bohatera, dorastaniu, o relacjach rodzinnych, tak, matka, ojciec, matka, syn, 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 ojciec. Trzy postacie kobiet, no oczywiście cztery, jeżeli pomyśleć o matce, dość zróżnicowane, więc już zaczyna się takie troszeczkę tutaj ruch, jeżeli chodzi o postacie kobiece w literaturze, co mnie bardzo cieszy. Więc mamy właśnie Karolinkę, mamy tutaj Laurę, tak, taką wyzwoloną, prawda, pewną siebie, taką femme fatale. No i mamy tą biedną Wandzię, która nie dość, że nie potrafiła liczyć, tak, to tylko no, w zasadzie muzycznie była uzdolniona i tam ładnie grała z czarusiem na cztery ręce, no ale skończyła wiadomo jak. Motyw domu, Polski, przestrzeni, Warszawy, Baku, rewolucji, miasta, bo przecież bohaterowie jadą pociągiem i przejeżdżają, no między innymi muszą zatrzymać się również w Moskwie, także tę Moskwę też tutaj widzimy. Motyw takich tradycji, prawda, tutaj ten słynny Kalix, Baryka i taka książeczka, która jest bardzo cennym takim przedmiotem w rodzinie właśnie Baryku, zresztą jak wspominałam, Seweryn odwołuje się też do tego przodka Baryki, który właśnie ten kwarc tak pięknie w szklane domy potrafił przeobrazić. Mamy motyw utopii, tak? Motyw rewolucji, motyw przemian, przemysłu, no bo tutaj ten wątek utopii szklanych domów również możecie pod to podciągnąć, tak? Mamy pewną metaforę, mamy znaczący tytuł, tak? Mamy pory roku, moi drodzy, dużo, dużo rzeczy, tak? No, anegdoty były, więc w zasadzie na zakończenie powiem tylko tyle, że bardzo Wam tę książkę polecam. Myślę, że trochę niesłusznie, no takie mam wydanie niezbyt eleganckie, ale to jest też wydanie, które w moim domu rodzinnym, no, funkcjonowało od dawien dawna. Oczywiście jest popisane, jak wszystkie książki, które czytam, wydanie 73 roku. No, ale tutaj niestety też przypis od Drzewskiego się pojawia i sceny folgowania w drzwiach zamkniętych na klucz niestety nie ma. Bardzo serdecznie cieszę się, że jeżeli wytrwaliście do końca i zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do zobaczenia, pa, pa!